Jak widać, Alior Bank. No kilka słów o dzisiejszym meczu przede wszystkim. No kolejny dobry mecz wydaje mi się w naszym wykonaniu, ale niestety znowu brakuje nam trochę szczęścia. Niestety sytuacje podbramkowe mamy, ale nie wykorzystujemy. No, trudno się mówić, następnym razem będzie lepiej. To był ten mecz, powiedzmy sobie tak, to był wynik jakiejś dobrej, dobrze dobranej taktyki, czy raczej tutaj Państwo bez taktyki i na żywioł? No u nas zawsze jest trener, jest taktyka, oczywiście odprawy przedmeczowe, tak, także tutaj. Nie ma tak zwanej hulanki i swawoli. A trochę się odnieśmy teraz do mistrzostw świata, które obecnie się odbywają. Jaki faworyt? Cała Alior komu kibicuje? Alior nie wiem, ja osobiście Słowacji, ale niestety już odpadli. Pytanie takie, no myślę, że dosyć zasadnicze. Czy coś planujecie panowie zmieniać teraz na kolejny mecz? Prawda? Została ostatnia zaległa kolejka. Czy tutaj będą jakieś roszady w składzie, czy bawimy się dalej w tej samej ekipie? Bawimy się dalej w tej samej ekipie. Myślę, że coś pozorujemy przez tydzień. Będzie lepiej. Jakie rokowania na koniec sezonu? Oczywiście w czub tabeli, tak? Ale to zobaczymy, co pokaże liga. No w tamtym sezonie awans, prawda? Więc teraz na pewno apetyty rozbudzone. Pierwsza runda zawsze jest taka próbna, no bo jest to nowa klasa rozgrywkowa. Natomiast już druga powinna wyglądać zupełnie inaczej. Myślę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie. Potrenujemy przez przerwę, tak, i między rozrywkami będzie lepiej. Idziemy na mistrza w przyszłym sezonie. Dziękuję bardzo i życzę sukcesu. IBM, dzisiaj zwycięstwo, więc może zacznijmy od tego, parę słów może o przeciwniku. No, dzisiaj gra była dzisiaj, muszę przyznać, że ostra. Troszkę leżenia było na trawie, ale tak, że tak powiem, nie byliśmy duszni. Przeciwnik, chłopaki walczyli do końca, muszę przyznać, ale no, nie pękliśmy. Panie Dawidzie, początek rundy trochę słaby, prawda? Jakieś potknięcie, ale teraz z meczu na mecz coraz lepiej. Ostatnio remis, dosyć wysoki nawet, chyba bodajże 6-6, a dzisiaj już zwycięstwo, więc kolejny mecz, kolejne zwycięstwo? Tak, troszkę już się, że tak powiem, przeklarował troszkę i chłopaki zaczynamy się troszkę już tak porządnie zgrywać i runda rewanżowa po prostu będzie naszą rundą i nie ma tutaj co ukrywać. No, wchodziliście panowie teraz z trzeciego miejsca bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Świętowaliście to trzecie miejsce bardzo okazale. Były zapowiedzi, że ta ekstraklasa należy do was. No i zobaczymy, co przyniesie kolejna runda. Ale tak jak pan mówił, skład się wykrystalizował. Pytanie, czy to jest też zasługa tej taktyki? Czy macie panowie teraz jakąś osobę, która za to odpowiada? Czy to jest po prostu żywioł i te umiejętności niewątpliwie indywidualne? Indywidualne nie, no, mamy naszego bramkarza, który tak troszkę przejął od tego sezonu, że tak powiem, rozporządzanie taktyką i on nami kieruje. Jak na razie, no początek był kiepski, ale już coraz lepiej jest, coraz lepiej i będzie jeszcze lepiej. No to tego sobie tylko możemy życzyć, z tym oglądać Państwa w samym czubie, tak? Panie Dawidzie, po raz kolejny dziękuję za wywiad. Super, ja również. Bardzo miło było rozmawiać. IBM, tak? Dwóch panów Przemków, witam. Tak. I pan Dariusz. Panowie, no to zacznijmy po kolei, podsumujmy sobie pokrótce mecz. Panie Przemku. Przeciwnicy przeciwstawili się lepszą organizacją gry, no i dużo szczęśliwych strzałów z dystansu. Lepsza organizacja gry przede wszystkim tutaj, to zaważyło. Nasz skład jest zbieranina, to nie jest nasz pierwszy skład. Niestety nie byliśmy w stanie zmobilizować pierwszej jedenastki, szóstki, siódemki. Tak czy siak, bardzo, bardzo podobało mi się paru graczy. Między innymi tutaj obrońca, pan Darek, tak? A pan, panie Przemku? No co ja mogę powiedzieć, no byli lepsi, byli szybsi, byli wytrzymali się przede wszystkim, mieli zmiany, no my nie mieliśmy zmian, nie mieliśmy co zrobić, no tyle, byliśmy słabsi.
No, ale spore apetyty, bo awans do ekstra klasy, wiadomo, że tutaj wyższy poziom rozgrywkowy. A ja myślę, że też no, trochę parę niefortunnych meczy w tej pierwszej rundzie. Myślę, że druga runda będzie lepsza o wiele, także... Rycerze jesieni, tak? W trzech meczach mieliśmy taką sytuację, że prowadziliśmy dwoma bramkami i wszystkie trzy mecze też nie mieliśmy zmian. Wszystkie trzy mecze przeciwnicy nas w końcówce dochodzili. Więc tutaj jednak aspekt kondycyjny dominuje. Nie ma zmian. Czy co, jakiś obóz kondycyjny teraz w przerwie? Obóz i mobilizacja. Trzeba więcej graczy zmobilizować. Musimy mieć przynajmniej dwóch na zmianę regularnie. Wtedy możemy powalczyć o pierwszą czwórkę. Czyli taktykę już mamy, tak? A pan, panie Darku, co na to? No witam. No ja już życzę przeciwnikom lepszej gry. No, chociaż nie jest tak źle, jak mówicie. Okienko transferowe za niedługo, także możecie się wzmacniać. U nas jest paru na liście, jest, żartuję. Tak? Ale ktoś z zagranicy, czy raczej zostajemy na lokalnych boiskach? Bo troszkę kolory tu też mamy. Mamy też czarnoskórego zawodnika w szeregach Oknoplastu. I to wybijająca się postać, tak? Nowy zakup przed tym sezonem. Bardzo dobry zawodnik, no, mający możliwość grania w Górniku Zabrze. No, nie wykorzystał tego chłopak z własnej chyba winy. Nie wiem, jak było do końca. Ale może jeszcze przed nim wszystko. Natomiast przed naszą drużyną... Odnośnie meczu dzisiejszego, no to no zagraliśmy po 3 punkty, zdobyliśmy je. Naszym celem, wiadomo, jest jak najwyżej, jak co roku gramy tak co sezon. Pierwsze, drugi sezon, drugie, trzeci sezon, trzecie. Nie chcemy być czwarci w tym sezonie. Czyli wskakujemy na pudło, tak? Myślę, że na pewno włączymy się. No to mam od razu pytanie, czyli rokowania na koniec sezonu? No celujemy w mistrzostwa, a jak się ułoży, to zobaczymy. No, to jest piłka. IBM, SWG? No myślimy taki silny środek. Się utrzymać po prostu. Marcinie, nas interesuje przede wszystkim, ile drużyn spada. No w tym roku mamy 3 zespoły także do spadku. Tak, więc no jest łatwiej. Jest łatwiej. Zwłaszcza, że teraz 10-zespołowa liga, więc jest łatwiej. No to 6 miejsce jest w naszym zasięgu. I panowie, dziękuję i życzę sukcesów. Kłaniam się. Witam serdecznie. No panowie, dzisiaj ciężko okupione zwycięstwo. 3-2, mecz wcale nie zapowiadał się tak kolorowo, prawda? I na pewno nie przyznaliście sobie panowie punktów przed tym spotkaniem. No zakładaliśmy, że wygramy. Mieliśmy mało punktów, więc musieliśmy tutaj punkty zdobywać. Ważne są 3. Jesteśmy do przodu. No ale zaczyna się coraz lepiej, prawda? No początek rundy słaby, natomiast już teraz kilka meczów naprawdę w dobrym wykonaniu. Wpadło kilka punktów. Z jakie rokowania przed kolejną rundą? No jak, będziemy rycerzami wiosny, tak? Czyli jak zwykle, tak? Jesieni. Wiem, że koledzy tam podpowiadali, że należałoby kogoś wyróżnić w dzisiejszym spotkaniu. Słyszałem, że obronę. Czy to prawda? No wszystkich. Napastników gole strzelali, obrońcy nie pozwalali strzelać. Bramkarz goli nie wpuścił. Ale tak naprawdę cały zespół grał bardzo dobrze i dlatego wygraliśmy. Ale widać takie przebudzenie u was, panowie. Na początku taki był, tak jak mówię, początek rundy taki marazm, a teraz widać, że to zespolenie. Podobno też pojawiają się nowe stroje niedługo, już z nową rundą. Może dlatego, może ten ogień taki ożywczy. Miejmy nadzieję, że stroje będą nowe, będziemy wyglądali trochę lepiej. Natomiast zespół się musiał zgrać, bo było kilka nowych twarzy. To zaczyna wyglądać coraz lepiej i zaczynają być efekty. No myślę, że warto wspomnieć o takim derbowym spotkaniu, które na państwa korzyść z Carrefourem. Zwycięstwo. Myślę, że to dodatkowa jakaś taka motywacja, tak? Ja zakładam, że w rewanżu potwierdzimy dobrą dyspozycję i pokażemy, że zwycięstwo nie było przypadkowe. Do tego sobie też życzymy. Jakie rokowania przed następną rundą? Prawda? No rycerze wiosny, natomiast które miejsce? No, zakładamy, że w górnej połowie. Czyli walka o pudło mimo wszystko? No, mimo wszystko. Najwyższa pora, żeby państwo, no już to już chyba trzeci sezon bodaj, jeżeli sobie dobrze pamiętam, w biznes lidze. Należałoby wreszcie jakieś medale przywieźć do domu. No wypadałoby, na pewno, będziemy walczyć. Życzę z całego serca.